Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć, szczerze. Mam wrażenie, że od kilku, no nie wiem, od tygodnia czy od dwóch tygodni jest dzień świstaka. Żeby nie powiedzieć dzień świra. Dzień w dzień jest to samo. W sensie, dziennie gram przynajmniej jedną bądź dwie areny i dziennie jest ten sam wynik, nie przekraczający trzech. Wczoraj były pięć czy sześć winów, okej. Okay. To ewenement. I mam wrażenie, że jestem w pętli czasu. Wy też oglądacie dziennie te same wyniki, te same wkurwienie na RNG i macie wrażenie, że codzienny wasz dzień przy oglądaniu mnie w pracy czy w domu jest tym samym dniem. Musimy to przełamać. Musimy to przełamać. Słuchajcie. To jest ostatni moment na to, żeby to zrobić. 390 golda. Startowaliśmy od 2000 coś. Nie pamiętam ile. Znowu szaman. Już był szaman. Dobra, bierzemy tego szamana. Szaman z rogalem. Szaman z rogalem. Szaman z rogalem. Lecimy. Dobra, widzowie. Na koniec tury zada jeden obrażeń wszystkim wrogom. Ragnaros! Co? Ej, i żarłak. Żarołak. Na koniec twojej tury ulepsz erupcję. Okrzyk bojowy. Wtasuj 5 erupcji. Kurde. Żarołak. I nie wiem, żarołak to są bomby. Żarołak to są bomby. Więc raczej... znowu RNG. Erupcja na start to deal one enemy. Dobra, widzowie, nie... Czy bierzemy OG Ragnarosa? Bierzemy, moi drodzy, klasycznego Ragnarosa złotego. Tylko że widzicie, to zadaje 8 obrażeń losowemu wrogowi. To jest loteria dopiero i kino. Nie wiem, co wziąć. To na pewno nie. To jest gówno na arenę. Mi się wydaje, że do Constructed, okej, okay, ale... Nie wiem czemu. Ragnaros. Bierzemy Ragnarosa. Ale nie ukrywam, że byłyby lepsze legendy. Ponownie zagraj ostatnią. Tak. Broń bądź dociąg prowokacji. To jest fajne, bo to ma możliwość zaatakowania. Dodaj kartę z kombinacją do twojej ręki. 5-7 z prowokacją. Agonia, dodaj do twojej ręki. Za 6 many mamy taunta. Widmowa broń, kradzież życia, otrzymuje jedną wytrzymałości za każdym, gdy zagrasz kartę innej klasy. To jest spoko. To też jest dobra karta, ta trójka. Ale to jest broń. Kombinacja, odkryj zaklęcie maga. Yes, of course. Oj, i teraz, nie no, burza. Burza najlepsza. Miniaturyzacja, gdy zagrasz po raz pierwszy, otrzymuje +2/+2. Zagraj 2 obrażeń, przyzwij 2 żaby. Fajne i to jest dobre. Bo ta karta pozwala wszystkim stronnikom, których zagrałem. Przecież taki... Aha, ale Ragnaros nie będzie mógł atakować, nie? Bo on nie może atakować. I teraz, czy to się kombi? Nie może atakować ze zrywem. Jeżeli nie może atakować, to nie może atakować. Nie, jak nie może, to nie może.
No, nie wiem szczerze, co wziąć tutaj. Tu te trzy karty wszystkie są ok. Wziąłem żaby. Prowokacja. Jeśli na końcu tury masz niewykorzystane kryształy, zmień je koszt. To jest fajne. Okrzyk bojowy. Zmniejsz koszt zaklęcia z każdej szkoły zaklęć w twoje ręce o 2. No ja będę miał czarów trochę, więc to się wydaje być ok. Zamień atak i zdrowie wszystkich sterników w rękach obu graczy. To jest kurwa giga combo. Ale wezmę to mimo wszystko. Gorzelnika weźmiemy, żeby na rękę wtasować coś. Sekret. Na koniec twury przeciwnika dodaj kopię zagranych przez niego kart w tej turze. To jest dobre. Zadaj 2 punkty obrażeń, przyzwij tyle samo, czy rojnika. Ja bym ten sekret wziął. Serio. Chociaż ten, to też jest ok. Bo on dodaje, on jest 2-5 i on dodaje 1-1. Takie z szarżą. Tylko tak. Czy jest inny sekret, moi drodzy, Rogala na arenie, czy nie ma? Bo to się da przewidzieć w takim razie, co tam będzie. No zagram to w takim razie. To jest bardzo dobra karta. To jest bardzo dobra karta. To też jest ok. Właśnie, bo ja mam Rogala. To mógłbym zagrać piaskowego. Dwójka też. Dodaj 2 barany, 1-1 ze zrywem do twojej ręki. Ogólnie dużo mam ze zrywem takich stronników. Natomiast ten piaskowy za 4 many daje furię wichru, no ale ta broń to jest taka... Na szczęście on potem tam da za 1 many też dostaje. To wezmę. Cofnij rzucone zaklęcie do twojej ręki. Fajne to jest. Kombinacja, ukrycie, erupcja. Dodaj kartę z kombinacją do twojej ręki. Kurwa, co tu wziąć? Bo to daje fajnego buffa 4-5, ale to kombinacja musi być. Ta erupcja magii pozwoli mi rzucić jakiś czar, na przykład burzę i cofnąć ją. Biorę to. Okrzyk. Odkryj kartę z twojej talii, się udało ci rzucić zaklęcie. Zamruź wszystkich pozostałych stronników. Fajne, taki blizzard. I cios w plecy za 0. To będzie dobre. Basen. Siostro basen. Następny stronnik będzie miał 5-5 statystyki. O! I takie kurwa zrywy po 1, co? Dawaj to. Odrodzenie. Dobra, co ma większe value? Odrodzenie 1-1 czy ona? Bo ona ma 1-3 i od razu dodaje 4 punkty pancerza. No to szczerze ona ma większe value, uważam. Chociaż tu trzeba dwukrotnie zaatakować. Wezmę tą jedynkę. Dobra, tutaj wiadomo, że musi być nalewka, która nigdy nie przyjdzie na rękę. Ej! To jest głupota totalna. Dobierz stronnika z okrzykiem bojowym, kosztuje jeden mniej. Po pierwsze, nie masz pojęcia, jakiego dobierzesz, bo jest to losowe. Bierze on tylko z twojej talii. Uważam, że wypatroszenie jest najbardziej uniwersalną kartą. Tu są dwie fajne karty. Wachlarz ostrzy i fala nostalgii. Fala nostalgii jest RNG. Wiem, że wy byście chcieli falę nostalgii. Ja sobie naleję herbaty, bo nie umiem gadać. Natomiast wachlarz ostrzy ma dwie funkcje. Po pierwsze,
Działa na niego spell power, działa obszarowo i jeszcze dociągam kartę. Właśnie, a propos dociągania kart. Gdzie my je mamy? Gdzie jest draw jakiś? Nie ma aktualnie żadnego. Biorę. Zadaję piątkę. Second na... A, to jest to. Czyli bierzemy tą szóstkę. O, to. Czwóreczka do dociągu kart. To będzie rojnik znowu. Zadaj 3 obrażeń honorowe. Aha, to jest ta karta. Ona zadaje... Ona ma okrzyk, że 3 obrażenia zadaje, a potem się bufuje do 6-6. To jest też mocno. Ale to też jest okej. Okay. To. Bo jeżeli ja bym miał więcej tych rojników piranii, to one mogą dobre combo robić, bo one wtedy mogą wzajemnie się bufować. Aha, czyli ona się może potem jeszcze raz zbufować do 9-9 i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to to wezmę. Ostatnio mnie to zaskoczyło. Bingo! Bingo jest OP. Zadaj 2 obrażeń, wyłów kartę. Nie no, bingo moim zdaniem. Twoja broń ma atak. 3. No tak, ja bym to wziął. To się przyda. Do twojej broni plus 2, plus 2. Obrażenia to. Wtasy twoje karty. Wtasy do twojej talii karty z każdej innej klasy. Kosztują mi 1. Kurwa, to jest fajne nawet, powiem wam szczerze. Ej, takie, ja wiem, że to ma najmniejsze value, nie? Ale no, 4 karty sobie wtasowujesz i kosztują 1. A to nie jest tak, że jak na przykład bym był Blizzard, to on też 1 kosztuje wtedy? Przykładowo, to totalnie RNG, ja tak sobie jest dla żartu. A, dobra. I teraz tak, widzowie. Olbrzym, wiem, że chcecie olbrzyma. Idzie olbrzym, tak? Albo generator prowokacji. To mi wygeneruje. To jest uniwersalna karta. Do tego musi być spełniony warunek. Musi być dużo stronników i jeszcze tych stronników trzeba usunąć. A to instant value. Tauntuje dużo HP i jeszcze jedną kartę na ręce dostanę. Dwójka, żeby kino było. Kurwa, widzowie, nie wiem, mnie kusi, żeby było kino, no, ale... Ej, dobra. Biorę kino, widzowie, namówili. No. Wziąłem kino. Troll kontra Anduin. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Za zgładziciela! Dobra, teraz tak. Rogal z Priestem. To odpada. Kino już na ręce jest. Burzę sobie zostawimy. Kino sobie wyrzucimy. Potrzebujemy coś szybszego. Zostawię tylko burzę. Kufa, jakie karty, całe czary. Ja pierdolę.
Przyzwij kopię wrogiego stonika, jeśli masz 20 lub mniej punktów zdrowia, zniż oryginał. Och, to jest OP. Tak, potrzebuję tego. Tego coina musiałbym zostawić pod kombinację jakąś. Bo tam też mam jakieś karty z kombinacją, ale niedużo. Przygotowałam coś specjalnie na tę okazję. Aha. No pięknie, on ma tą samą kartę. No chyba burza. To jest dwóch stronników, których trzeba ściągnąć. Chyba burza i tyle. No bo burza zadaje im 3. Mikstury nie opłaca się. Eviscerate też nie zadziała, bo musiałbym skombić za 5 many. To bym mógł zagrać za 5 many. Ale on będzie miał wtedy zbufowaną broń. Rzucam to. Dla cienia jesteś tylko pionkiem. Kierunek wyprzedasz! Ładnie przeczekał. No ale on dobrze przeczekał to, nie? Rzucił, wiesz, wie o tym, że burza, 3 obrażeń i tak dalej. Spokojnie. Dobra, kurwa, ja pierdolę. A jak teraz bym zagrał burzę i on znowu zagrał stronników, co mają trzymane, to też byście powiedzieli, gdzie teraz masz burzę. No przecież on ma 6 kart, on może mieć co chwilę zagrania. Non stop. Wezmę kotwiczkę, co mi zostało. Dziękuję ci. Teraz ja mogę 3 obrażeń po stole walnąć wszystkim. Daj bufa na to. Kurwa, bo tak, to, tu, trade w to, ale to traduje za łatwo. 3 razy trzeba, niestety, moi drodzy, muszę 3 razy to. Teraz tak, przyzwij kopię, 20 to nie, 4 obrażeń to się nie opłaca. Eviscerate to też nie. No muszę 3 razy napitek, albo patrzcie, robiąc 2 napitki, mogę Evi w to dać. Dobra. Mogę Hero Powerem też w to pierdolnąć. Ostrożnie! Ostre są! Dobrze. Zakręćmy! Dobra. Dobrze. 3 obrażeń w to. I taki trade. Pan też sprzeda, nie wiedzisz na tym użytkowania. To mu tutaj stoi, że tak powiem. Ale co ma nie stać? Daję mu value. No tak, ale z drugiej strony, kurwa, jak masz wybrać, czy zabić go, czy tego, wiesz... Jezu, ale to są zajebiste ten... Za jeden
za 1 many 3 obrażeń, to jest bardzo mocne. Czarująca kompozycja. To niech on go nie traduje. Pierdolne mu w to. Ja pierdolę, kurwa! Nie mam słów. Nie ma co zagrać, kurwa. Wiecie? To muszę zagrać. To i Hero Power. To jest jedyne, co można było zrobić w tej turze. O Boże! Za 2 many zadał 7 obrażeń. Dwukrotnie, w sensie no 3 i 4 obrażenia, masakra. Ten świstak robi robotę. A nie wiem, jakie on jeszcze ma ten wiewiór, te karty. Bo on tą skałę dał mu 2 razy. Ona jest bardzo mocna. Samotna skała, tak. Dobra, napijmy się herbaty. Jest tu mod? Nie ma moda. A czego potrzebujesz? Ja też jestem moderatorem. Jezu. Co tu mam zagrać, powiedzcie mi? Kurwa, patologia, nie? Dobra, wiem, co mam zagrać. Napitek, ostrza i piątka. Tak sobie myślę. Na honorowe zabójstwo. To jest jedyna opcja. Tylko że ja wtedy dwie obszarówki tracę na tym. Mogę zagrać też tą prowokację, nie? A on będzie napierdalał mi w nią cały czas. Co tu robić? Dobra. Może na przeczekanie go bierzemy. Tak, zagram. Nie ma czasu na kino. Widzowie, musicie zrozumieć. Taką kartę mogę sobie zagrać, kiedy mam stół i wyrzucenie tej karty nie zaszkodzi mi w następnej turze. W tym wypadku ja przegrywam tą grę. On cały czas presję naciąga. Ja muszę zdobyć prowadzenie. Wtedy se mogę to rzucić. Co ty na winy grasz? Aha. Świetna karta. Bardzo ją lubię. Bez pytania zabija. Lepiej teraz niż na Ragnarosa. Mięśnie jak potroki. Pierdole. Ah.
No nic, trzeba go zamrozić po prostu. Trzeba go zamrozić i kino zagrywamy. Ja pierdolę. Nic nie zrobię więcej. Nic nie zrobię. Mogę tylko basenik rzucić. Jak będę miał następną. Nie no, ta Barbara. Jak teraz masz... Nie no. Barbarę se rzucił. +2/+2 jak nie zaatakowali. W ogóle jakie idealne kurwa combo, patrzcie. Ja mu zamroziłem stół, więc nie mógł atakować. I rzucił Barbarę. To jest tak, jakby to się zdarza raz na kurwa 1000 aren. Nie no, serio. Kurwa, jaja se robisz, pierdolona gro. I jeszcze zniszcz wrogiego stronnika, to jest kino zajebane, no. Nie ma szans. I wy mówicie, że to są... Ja popełniam błędy. Choćbym nie wiem, jak się starał, to nie wygracie na taki deck, co ten gościu ma. Zobaczcie, co on zagrywał w ogóle. Dobra, chuj, nie ma szans. Już teraz to jest... Prowokacja, to. Wyłów kartę. Co sobie mogę wyłowić kartę? Zaklęcie maga. Dobra. To było dobre zagranie. Trzeba było cofnąć. Aha, czyli twoim rozwiązaniem na duży stół jest cofnięcie i zamrożenie ponownie stołu, który, uwaga, się bufuje, gdy stoi i gdy jest zamrożony. No, myślę, że... tak. Ewidentnie to by pomogło mi. Nie ma Nexuro. Nexuro, ty kiedyś zmontujesz tego vloga z tego, czy nie? Czy raczej... Raczej never. Never ever. To mu walnę w następnym razem to. Ty, uspokój się tam, co? Dzikusie. A czy ja cofnąłbym całą magmową nalewkę? Tą czystą, że jeszcze trzy napitki, czy tylko tą pojedynczą? No to będzie miało większe value. To ja tego nie rzucam. Ja
Albo na inne rzeczy jeszcze. To jest dużo więcej fajniejszych kart, które chciałbym cofnąć. Przygotowałam coś specjalnie na tę okazję. No to jest wkurzający stronnik. Nie ma co z nim zrobić, widzowie. I teraz tak. On w następnej turze zakłada broń na 100%, bo będzie chciał wykorzystać value. Więc on ma 3-3. I teraz tak. 3 na broni, 3 na tym. Bronią strajduje to. Wali na łeb. Ok. Jak wyrzucę to i zagram to, to strajduje to i bronią strajduje mi to. To w to mogę zagrać. 4-4, czyli w to. Zombak prawdziwy, 100%. Ja pier kurwa dole! To jest popierdolone chyba! No nie, no kurwa mać! Nie mam słów. Pora umierać. Pierdolę. Ale jak nie czytam kart, Dawidus? Przecież ta karta zagrywa ostatnią kartę, okej. I kurwa sam w siebie uderzył. Rozumiesz to, czy nie rozumiesz tego? A co on, czemu on ma takiego buffa? Ty, bo on ma broń, ale on ma zbuffowaną. Tak sobie myślę. Ja mu muszę to zniszczyć. Przygotowałam coś specjalnie na tę okazję. Graj. To jest stronnik, którego się nie atakuje. Dobra, to trzeba zrobić. Ja muszę to wycofać na rękę, bo to jest duże value tego gościa. Ale ja wam powiem tak, ja to mam w piździe. Pace is the place. Pace is the place. Zaczęliśmy agresywnie w końcu grać. Lecimy. Oho! Jest, przyjmij to! O tak, kochany! Dobrze, przyjmij to! Lubisz to! O tak! O tak! Cztery w ryj, cofka, kino. Nie wiem, czy chcę kino. Nie no, teraz to bijemy na mordę, taunt. Właściwie. Słuchajcie, wiecie czemu tak gramy? Bo on w poprzedniej turze to wytradował face'em. To może świadczyć o tym, że on kurwa nie ma jak go usunąć. Aha, no to teraz to już jest desperacja, dobra. Teraz pewnie znajdzie jednak możliwość usunięcia. Gotowe! Dziękuję.
Co tam się pojebało z nim? Dobierasz kartę, dobra. To co, moi drodzy? Kino! Ale to niestety nie... To niestety nie zmarzę wspomnień. Tral kontra Liadrin! Moje ostrze płonie świętym ogniem! Za zgładziciela! Dobra, basen zostawimy. Czwórkę... To wyrzucimy. Dawaj stronnika jakiegoś. Kurwa. To jest rozgrywka. Ej, Ragnaros oddaje fest, nie, widzowie? Moim zdaniem Ragnaros fest oddaje czadu. Kurwa, ja nie mam żadnych kart do zagrania. Dobrze, że on też tak gra pasywnie, ale... Masakra. Ale pojebana rozgrywka. Kurwa. Można było zrobić combo. Ale tak rzadko biorę ten basen, że nie byłem na to gotowy. Ja pierdolę. Oho! Światło gaśnie. Ale on na boskie tarcze gra. To nie. Piątka ze zrywem. Koń do piątki. To do tego, ale to... No nie, on ma trzy na ręce. Albo dobra, zrobię ten koń do piątki. Dobra, zrobię tak. Pam, 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 para, pam, pam, param. Wow, egzekucji użył. Okej. Okay. Światło gaśnie, ale walczymy dalej. Ej, bierzemy tego gościa? Tasowujemy do talii, czy nie? Nie wiem, chyba nie. Bo on FK, no, wtasuj dwa z nich do twojej talii. Nie, one słabe są. Po raz kolejny ma takiego gówniarza, ty. Cieszę się, że jesteście. KAR4 Mba jest szefem od 58 miesięcy. Siema. Siema!
Zagrywam to, bo dobrze będzie, jak to już będzie na stole. Prowadźcie mnie żywiołem. Wtasujmy, albo nie wtasowujmy. Czy chcemy coś takiego zrobić? Ty, bo on ma mało kart. Ja bym zrobił coś takiego, widzowie. To zostawimy na następną. Teraz to, a to za dwie tury mogę mu dać. Patrz, co on zrobił. Patrz, co on zagrał, widzowie. Pożyj wszystkich wrogich, Agonia, wypluj ich z powrotem. Czekaj, zniszcz na stałe wszystkich stronników wewnątrz. Kurwa, jak to teraz Dobra, Fan of Knives i to, nie? Czekaj, ale nie mam Fan of Knives. Ja pierdolę, jakie gówno. Czekaj, jakie mam ostatnie czar? Pojebane, kurwa mać! Jak masz na takie coś zagrać teraz? Musisz przebić się. Brakuje mi many jednej. Ja pierdolę. Mogę dociągnąć coś. Mam tam Eviscerate? Dobra, dobra. Wrzucam do przepalenia teraz tylko. O Boże. Kurwa, no. Kurwa, jaka pojebana karta. On ją dobije. Co? O kurwa. Ale chuj to uleczył. Tak jakby patrzał kurwa na live'a normalnie. Po co on to leczy? Przecież chyba mu... O kurwa, dobra. Uff. I teraz pytanie. Czy to się skombi, moi drodzy? Ona będzie miała 5-5, czy ona od 5-5 dostanie plus 3, plus 3? I teraz, kurwa, jak wasze mózgi podpowiadają? Jaki mechanizm pierw zacznie działać? Co tu robić? 5-5 plus 3. Będzie 8-8. Dobra, to sprawdźmy to, ok? Sprawdzam. Mówię, sprawdzam. Kto następny w kolejce do ścięcia? Nice! Osiem, osiem. No to dobrze. To fajnie to działa. Oj! Chuj mi do dupy. I to też! Także nie było znaczenia, co by to miało. I on boską tarczę dostanie. Na pewno mu ściągniemy. Teraz pytanie, czy chcemy z tą erupcją magii to zagrać.
Mógłbym też zagrać magmową nalewkę, czwórkę i znowu nalewkę. Nie, znaczy nie jestem w stanie mu wyczyścić tego stołu. Raz, dwa. Czekaj. Raz, cztery. Raz, dwa, trzy, dwa, pięć. Możesz to powtórzyć. Zombak prawdziwy w 100%. Broń się, rybeńku. On już musi walić na sukę. Wie, że straci te jednostki, dlatego tak zagrywa. Ryba trade. Dobra. Ryba ma trade w to. Broń. Face. Evi w to. Przeżyje mu jeden. Jest szefem od 10 miesięcy. Mądrość na dziś. Żyjemy w czasach sztucznej inteligencji, lecz nadal prawdziwej głupoty. Miłego dnia, uśmiechnięta buźka. Raz. Dwa. Jeden Evi. Jeden ten. Evi w to. Raz, dwa, trzy, giną. Trzy, Evi w to i ryba w to. Raz. Dwa. Trzy. Kurwica, powiem wam, pojebane, nie żyjemy i tak. Brawo, 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 RNG, brawo, brawo, brawo. Brawo! Brawo! 36 HP gościu ma. Dobra, musimy się zacząć leczyć. To po pierwsze. Dwa napitki. To jest też śmieszne. Tak, potrzebuję tego. Damy radę, widzowie! Przez 2 HP, no. Muszę klasę Rogala zagrać, żeby broń. Ragnarosa nikt nie widział w tej grze, widzowie. Nie ma Ragnarosa, on nie istnieje. To jest... Ragnaros is a lie. Ragnaros to kłamstwo. Witaj w mojej sieci. Dzięki, dzięki. Dobra, czyścimy mu stół. To co dalej? Dobry odkrywca jest zawsze przygotowany. Dobra, zamknij dupę. Tylko brakuje nam karty Rogala jeszcze jakiejś. A, nie mogę stuntem tego rzucić.
Oho, 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 oho! Oho, 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 oho! Ej, dobra, nie! Kurwa, to jest kino pojebane! On trzy karty sobie wy... Niech tak bomby mi siadają! Niech mi tak bomby siadają, jak on wtasowywuje to! Patrzcie, co się dzieje! Niech mi to tak siada czasem! Muszę tego zaatakować. To i to. Na luzie, wcale nie był tak. Gotowe. No, Ragnaros, siema. No wiesz, wypadki się zdarzają. Oprowadzić cię? Kurwa mać, ale ma kartę. Czy my jesteśmy w stanie cokolwiek tu grać jeszcze? Piątka. Moment. Flame Strike. Odkryj zaklęcie maga. Flame Strike, moi drodzy. I Flame Strike'a możemy znaleźć tylko, jeżeli rzucimy to. Dowódca na baranie. Nie, to jest ostateczność, to na końcu możemy rzucić. Ale na pewno nie Ragnaros, bo nic nie daje, to też nic nie daje. Pierw trzeba rzucić to, kombinacja, czyli ja pierw to muszę rzucić. Po co okrążać, jak można się przeżyć? Kurwa, co to za czary? Odkryj stonnika o koście 3, przyzwij go, powtórz, nie. Zamyśl stonnika, zadaj mu 3 obrażeń. Zadaj 4 obrażeń, kliknij na miarę, może przychodzą na sobie. To mogłem jebnąć. A nie, bo on nie strajdowałby ich, bo to brakło mi 2 obrażeń. Nie no, on znowu wyciągnął, to jest dobra. To, kurwa, RNG jest tak zjebane w tej grze. Dziękuję, do widzenia. Nie zapraszam do dyskusji. Nie no kurwa! No ile jeszcze, kurwa, no nie, no nie! No. Ja chyba nie zdrowieję, słuchajcie, ja od 4 dni nie zdrowieję, bo ja chyba kurwa właśnie w ten sposób takie rzeczy tutaj przeżywam. Mówię wam, ja zjadę tą całego golda w Hearthstone do zera, zrobię wielki opening paczek i odinstaluję go znowu na 3 lata. Tak będzie trzeba zrobić. Troll kontra królowa Ashara. No, serio mówię. To nie działa dobrze, kurwa, naprawdę, bo to... Ja wiem, że to się śmiesznie ogląda, ale ja się czuję oszukiwany po prostu podczas tej gry, serio.
Czuję się, jakby mnie normalnie ktoś oszukiwał, fuj. Dobry start przynajmniej jest. Bardzo dobre karty na start. Każda tura jest zapewniona, prawie. Siema Kudi w ogóle, siema. Kudi, tyś mi pisał wiadomość, ja teraz sobie przypomniałem, ale... Nie wiem, czy ja ci odpisałem. Nie miałem do tego głowy, kurwa, teraz siedzę po przyjeździe z tej retrosfery. Nie, nie odpisałem, widzisz. Taki jestem ham. Dobra. Nie jesteś w stanie pojąć potęgi królowej. Chyba to zagramy. A może to do tego? Dobra, zagrajmy to w kombinacji do tego. O, Fireball, zamruź to. No i patrzcie, i teraz. Fireball jest zajebisty. Dobierz karty też, ale to jest najmocniejsza karta. Nie dość, że mrozi, to jeszcze przyzywam kopię przeciwnika. Trójka moim zdaniem tutaj musi siąść. Zawsze przeciwnicy mają jakieś pojebane karty. Biorę to, żeby im je ukraść. Usunąłeś mnie z naszej klasy? Cholera. Każdy się boi swojej paranoi. Nie mogę mu tego ściągnąć. A ciekawe, czy jakbym go zamroził... Nie, bo to zadziała. Czar był pierw przed nim rzucony. To nie zadziała tak, nie? Że jak go zamrożę, przyzwę i od razu on zacznie strzelać. To tak nie zadziała. Graj. Jakiś czar musi zagrać. Nie, nie zagrał czaru. Tego typu bęc. Kurwa, to jest mega denerwujące, szczerze. No na pewno to mu trzeba rozbić. Co z tym? Tak sobie myślę. Kurwa, nic nie zagram w tej turze. To mi za... Czwórka mi zagra ponownie rybę. Dobra, wiecie co zrobimy? Faktycznie. Ech. Czemu to rozbiłem? Nie wiem. Ale dobra, jest okej. O, napierdala. Jak to mu ubić? To plus to. A erupcja działa raz na całą grę, czy on podczas kolejnej tury może znowu tą erupcję zrobić?
potrzebuję tego. A, więc o to chodzi z tym łatwopalny. Nie no, ja muszę chyba to rzucić w to, zszarżować to, zszarżować, no nie no, ja muszę całą ten tą poświęcić, żeby go zabić i to strajdować. Taunt nic nie daje, to nic nie daje. Ciężkie zagranie. Zajumam to sobie, dobra? Nie mamy szans. Tak spierdolona gra, że to już... Gdzie są moje nalewki? Gdzie jest, kurwa, to wszystko? Gdzie są obszarowa? Gdzie burza? Gdzie to jest? To mi zagrywa gówno. To mogę jeszcze się sprowokować. To mi nic nie daje. Za duże RNG. No chyba taunt chyba, no. Taunt i tyle. I czekamy, co się stanie. Na luzie, wcale nie był taki duży. Yep. Dobra. 4-2-0. To jest odpowiedni moment, moi drodzy, żeby powiedzieć. Skończymy tego golda do końca tego tygodnia. Ile to jeszcze jest? 3 areny będą, bo jak zagram 2, to na trzecią się nazbiera. No. 3 areny i kończymy, kurwa, granie w Hearthstone. Pakietów się otworzy, będzie 60. I tyle! Blizzard, zjebałeś Hearthstone'a. Zjebałeś go fest. Nie ma balansu, nie ma sensu. Nie ma... W tej grze nie ma czegoś takiego jak... Sprawiedliwość. W sensie oni zrobili z areny... Kurwa... Cyrk. Oni zrobili... Wiecie co oni zrobili z areny? Tak jak kiedyś były te karczemne bójki, czy jak to się tam nazywa, to było na popierdolonych zasadach. I to oni coś takiego zrobili z areny. No. I to jest to. I jak ja bym chciał Arena Classic. Bez żadnych podwójnych, ten po prostu zwykła jedna klasa, jej karty i dobieranie. Dziwnie, że inni umieją bić 6 do 9 winów, a ja też zrobiłem szaman wczoraj 5, przedwczoraj 6 i tak dalej, ja też potrafię. Tylko zobacz sobie, jak działa statystycznie średnia winów obecnie profesjonalnych graczy na scenie, streamerów. I zobacz, czy to jest tak, że on wchodzi, wybiera karty i robi 8 winów, 0, 8-0.
Czy to nie jest tak, że ty zapamiętasz tylko ten jeden mecz, gdzie miał więcej niż na przykład średnio winów, a tych, gdzie miał 1-3, 2-3 i tak dalej, nie pamiętasz? Bo mi się wydaje, że jednak jesteś dowodem na to, że więcej ludzie na przykład powiedzą, a bo Kiszak miał 7, a ile miał 1-3 na przykład? 5 razy przepierdolił, żeby był ten 1-7 winów? No, więc raczej gościu po prostu zastanów się, dobra? Bo to nie działa tak, że ludzie grają i mają raz za razem po 8, 10, 12 winów. Nie, ty ino zapamiętasz ten największy, ale to, że poprzednio 10 przepierdolił, to już tego nie zapamiętałeś. No i tak to działa tutaj właśnie, że tutaj deck przy innym deku jest nierówny.